społecznej, niepublicznej ogólnokształcącej szkole muzycznej w Słubicach odbył się próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Co roku robimy taki generalny egzamin, on się najczęściej odbywa na przełomie marca, tak jak teraz. Musi być próba. Generalnie, czy mamy koncert, czy mamy tańce, ja zawsze mówię, próba generalna pokazuje o powadze danego przedsięwzięcia, no i tutaj ta powaga dzisiaj wypłynęła, tak? Tu nie ma czasu już na jakieś niuanse typu zapomnę dowód, typu spóźnię się, tak? Trzeba zobaczyć, tak? Wypisał mi się długopis, muszę mieć kolejny, tak? Nie wzięłam linijki na matematykę, tak? Więc ta próba generalna rokrocznie pokazuje, że jednak stres może spowodować wiele takich psikusów, o których nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, tak? Tu wody zapomniałem, tak? No siedź teraz 2 godziny i pisz egzamin, tak? To też jest stres, tak? Bo zawsze myślimy o tym, że no dobra, no nie mam wody, tak? Ale wiecie, później ten mózg gdzieś tam cały czas mówi, Jezu, czemu ja tej wody nie wzięłam, bo bym się teraz napiła. Tak więc ta próba taka generalna, bo oni już mieli pierwszy taki próbny egzamin, jakoś chyba w listopadzie zrobiliśmy im, z firmy, z wydawnictwa Operon, ale ja im zawsze zapowiadałam, mówię, słuchajcie, na przełomie marca zrobimy z wydawnictwa gdańskiego i to już będzie generalka, czyli macie się ubrać, tak, nawet jak te spodnie gdzieś tam, wiecie, przeszkadzają, to jest wszystko ważne. Wiem, jak występuje też w różnych właśnie tych przedsięwzięciach i wiem, jak ważna jest ta próba generalna i dla nich jest to też ważny dzisiaj dzień. Będzie się on odbywał przez 3 dni, także dzisiaj język polski, matematyka, później język angielski. Tak więc to jest bardzo ważne i co roku dbam o to, żeby ta próba generalna dla nich była. I już wtedy mam nadzieję, że przy tym głównym egzaminie, że już będzie zdecydowanie lepiej, tak? Bo oni dzisiaj jeszcze tak, chociaż już widzę stres, nie? Że tak na przełomie chyba, pamiętam takiego października, to jeszcze tacy byli trochę wyluzowani. Ja mówię, no to poczekamy troszkę dłużej, nie? I dzisiaj, jak są gdzieś tam wybory w głowach, czyli te swoje wymarzone szkoły, które stawiają na pierwszym miejscu zdane egzaminy, dobre wyniki w nauce, na świadectwie i wtedy zaczyna się ten stres. Zaczyna się już liczenie, ile tych punktów mogę osiągnąć. Tak więc mówię, dzisiaj ta próba generalna być musi i będzie co roku, bo to o to dbamy tutaj z całą kadrą, żeby oni mogli się sprawdzić, nie? W takich właśnie trochę stresujących sytuacjach. Ósmoklasistom życzymy, aby dzięki temu próbnemu egzaminowi ten prawdziwy przebiegł bez stresu i dał pozytywny wynik.